Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk 3242. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Bartosza Zbaraszuka o przedstawienie projektu ustawy. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Prezentowany projekt ustawy jest kolejnym krokiem wprowadzającym narzędzie technologiczne uszczelniające pobór VAT, ale także upraszczającym rozliczenia podatników i cyfryzującym administrację podatkową. Celem projektu jest wprowadzenie obowiązku wystawiania i otrzymywania przez podatników faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu e-Faktur. Wprowadzenie obowiązku poprzedza ponad dwuletnie działanie KSeF w formie dobrowolnej. Warto przypomnieć, że już począwszy od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą wysyłać dobrowolnie faktury do KSeF, a zwłaszcza testować nowe rozwiązanie. Obecnie wprowadzane jest obowiązkowe e-fakturowanie transakcji między przedsiębiorcami z odpowiednim wyprzedzeniem, zasadniczo od 1 lipca 2024 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów przygotowało dla nich darmowe aplikacje, tak aby wejście w KSeF było jak najmniej inwazyjne i kosztowne. Projekt w wersji przekazanej Wysokiej Izbie jest wynikiem konsultacji i dialogu z przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi i księgowymi. Projekt uwzględnia wiele uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji i podczas konferencji uzgodnieniowej projektu. Projekt obejmuje obowiązkiem wystawiania i otrzymywania tzw. e-faktur przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT od lipca 2024 roku. Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT, zwłaszcza mikrofirmy, będą wystawiać faktury w KSeF dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Projekt dotyczy faktur B2B. W wyniku konsultacji i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu przedsiębiorców, zdecydowaliśmy się na wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich. Obowiązkowe e-fakturowanie to projekt mający na celu uszczelnienie VAT i uproszczenie rozliczeń podatników. Wdrożenie rozwiązań przyczyni się do istotnego uszczelnienia poboru podatku VAT, będzie oddziaływało także na uszczelnienie w zakresie podatków dochodowych. Projekt ma na celu ujednolicenie zasad fakturowania oraz cyfryzację rozliczeń. Oznacza wprowadzenie szeregu korzyści podatkowych i biznesowych wynikających z digitalizacji rozliczeń dla przedsiębiorców. Do kluczowych należy zaliczyć skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3 z 60 do 40 dni, przechowywanie oraz archiwizację faktur przez administrację przez okres 10 lat, brak konieczności drukowania faktur oraz ich ręcznego wprowadzania do systemów księgowych, brak możliwości zgubienia faktury, zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami. Wystawiona faktura będzie udostępniona dla odbiorcy przez administrację praktycznie w czasie rzeczywistym. Ustrukturyzowany, jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych, co w konsekwencji przełoży się na oszczędność czasu pracowników, który można wykorzystać w innych obszarach prowadzenia działalności. Wprowadzenie automatyzacji w procesie księgowania zredukuje liczbę pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych. Obowiązki podatkowe oraz sprawozdawcze zostaną znacząco uproszczone. Zmniejszenie liczby czynności sprawdzających oraz kontroli prowadzonych przez administrację skarbową to też jeden z plusów tego projektu. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wzrost pewności nabywcy, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W przedłożonym projekcie ustawy zawarto ponadto zmiany mające na celu wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji podatkowych i celnych. Rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi, nie wprowadzają nowych rozwiązań technologicznych. Nie przewiduje się zatem dodatkowych obciążeń przedsiębiorców. Projektowane rozwiązania są korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i administracji podatkowej.
Projekt zawiera także pewne regulacje o charakterze doprecyzowującym czy uzupełniającym niektóre konstrukcje prawne w zakresie rozliczeń podatków oraz funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, w tym nadanie uprawnień dla organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dostępu do danych objętych tajemnicą skarbową w przypadku realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany w ustawie o służbie cywilnej umożliwiające wprowadzenie fakultatywnej rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej. Regulacja umożliwiająca zaproponowanie tej formy rekompensaty obok istniejącej rekompensaty w zakresie odbioru czasu wolnego w tym samym wymiarze godzin. I uchylenie przepisów wprowadzających elektronizację ewidencji i dokumentacji akcyzowej oraz urealnienie limitu środków funduszu nabycia sprawdzającego z kwoty 1,7 miliona złotych do 5 milionów złotych. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, pozwolę sobie przedstawić wpływ poszczególnych rozwiązań na budżet państwa. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący KSeF i jego wpływ na dochody budżetu państwa, szacujemy, że wprowadzenie obowiązku e-fakturowania może skutkować dodatkowymi dochodami budżetu państwa z tytułu podatku VAT w kwocie 1,8 miliarda złotych w pierwszym całym roku obowiązywania nowego rozwiązania, czyli w roku 2025. W latach kolejnych z uwagi na utrzymywanie się efektu uszczelnienia systemu podatkowego dochody wynikające z tego rozwiązania będą stopniowo maleć. Łączne dochody z uszczelnienia w okresie 10-letnim oszacowano na ponad 10 miliardów złotych. Jeśli chodzi o wpływ projektu na wydatki budżetu państwa, szacuje się, że wydatki w związku z wprowadzeniem obowiązkowego KSeF będą na poziomie około 23 milionów złotych w pierwszym roku obowiązywania regulacji. Środki są niezbędne na zwiększenie wielkości powierzchni dyskowej, niezbędnej do przechowywania faktur oraz ich przetwarzanie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przedstawiając rządowy projekt ustawy, zwracam się do Wysokiej Izby o poparcie tego projektu i skierowanie go do prac w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z druku 3242. Celem nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 roku jest wprowadzenie obligatoryjnego fakturowania w krajowym systemie e-faktur. Projekt ustawy obejmuje również zmiany w ustawie z 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz w ustawie z 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Projekt zawiera również regulacje związane z koncepcją prowadzenia wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji stawkowych WIS, wiążących informacji akcyzowych WIA, wiążących informacji o dochodzeniu WIP oraz wiążących informacji taryfowych WIT poprzez rozbudowę systemu EBTI PL2 oraz połączenie się z systemem Urząd Skarbowy. Powyższe regulacje umożliwią obsługę wiążących informacji wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą wskazanego systemu informatycznego. Projektowana elektronizacja wiążących informacji wymaga zmian w ustawie z 2004 roku o podatku od towarów i usług, w ustawie z 2004 roku Prawo celne, w ustawie z 2008 roku o podatku akcyzowym oraz ustawie z 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej. Prowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania
jest możliwe na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej z 17 czerwca 2022 roku upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo dyrektywy 2006/112/WE i wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników, które wymagają wystawienia faktury. Zakres derogacji jest ograniczony do podatników mających siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub posiadający wyłącznie stałe miejsce prowadzenia działalności, które nie uczestniczy w dokonywanej transakcji. Wystawienie e-faktury przez te podmioty jest fakultatywne. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze przedmiotowy projekt ustawy w dalszych pracach legislacyjnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, pan poseł Janusz Cichoń, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja przypomnę, w 2015 roku po wprowadzeniu JPK, to nawiasem mówiąc pozwoliło na ograniczenie nie tylko wyłudzeń w VAT-cie, ale i w CIT-cie także. Sukces przypisaliście sobie, zawłaszczyliście go, ale w tym 2015 roku my przygotowaliśmy też założenia do centralnego rejestru faktur, czyli elektronicznego rejestru faktur na serwerze ministra finansów, przyjmując, że tylko uwierzytelnione faktury będą mogły istnieć w obiegu gospodarczym. W grudniu 2015 roku Paweł Szałamacha, ówczesny minister, zapowiadał, że rejestr zostanie wprowadzony do czerwca 2016 roku. Wiceminister Leszek Skiba mówił na początku 2016 roku, że każdy miesiąc zwłoki w wprowadzaniu rejestru centralnego faktur to 3 miliardy strat dla budżetu państwa. Minęło prawie 8 lat, 10 od wypowiedzenia tych słów do wejścia w życie niemalże. 300 miliardów złotych wedle waszych szacunków z tamtego czasu, tyle straciło polskie państwo na skutek waszych zaniedbań i zaniechań. Zaczęliście z rozmachem budować centralny rejestr faktur, bo w 2016 roku powołaliście spółkę, aplikacje krytyczne, która miała się tym projektem zająć, przygotowywać go od podstaw. Pytam, jakie od 2016 roku ponieśliście koszty związane z przygotowaniem tego projektu, jeśli chodzi o aplikacje krytyczne, ale także inne podmioty. My się wielokrotnie upominaliśmy, ja sam, o ten projekt, bo elektronizacja procesu fakturowania jest najlepszym sposobem na ograniczenie wyłudzeń podatkowych. Pytanie, dlaczego tak późno, tak drogo i tak nieśmiało, bo z tyloma wyjątkami. Ogólnie rzecz biorąc, KSF jest co do założeń i celu zgodny z naszą koncepcją. Są jednak różnice wynikające przede wszystkim z tego, że my uważaliśmy i nawiasem mówiąc uważamy, że praktycznie nie powinno być praktycznie żadnych wyjątków i wyłączeń, bo tylko takie podejście zapewni szczelność systemu podatkowego. W projekcie jest praktycznie rzecz biorąc ograniczenie obowiązku do transakcji B2B i do dostaw na rzecz podmiotów ze sfery publicznej. Niepokoi wyłączenie z obowiązku podatników nieposiadających siedziby i miejsca wykonywania działalności na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Widzę tu pole do nadużyć. Zaczną się nam takie podmioty mnożyć. Nawiasem mówiąc, będzie miało to także swoje konsekwencje, jeśli chodzi o CIT, co z pustymi fakturami na przykład. Generalnie brakuje precyzji i w tym przepisie, i w wielu innych. W porównaniu do naszych założeń projekt jest mniej rygorystyczny, na przykład w zakresie prawa do odliczeń
z faktury wystawionej poza systemem. My przewidywaliśmy brak prawa do takiego odliczenia. W projekcie nie znalazłem takiej regulacji. Pytanie, co leży u podstaw takiego rozwiązania. Podobnie jest zresztą z karą pieniężną za niedopełnienie obowiązków przesłania faktury do KSeF lub wystawienie w czasie awarii faktury niezgodnej z wzorem. W tym przypadku karany w drodze decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego jest tylko wystawca faktury, a karą z równoważnością VAT-u z faktury do tego musi oczywiście zapłacić także podatek. Ale odbiorca faktury, za którą został ukarany wystawca, nie traci prawa do odliczenia. Pytanie, czy tak powinno być w każdym przypadku? W uzasadnieniu, i to jest jeszcze istotna kwestia, wskazano, że wprowadzenie krajowego systemu faktur elektronicznych będzie stanowiło uzupełnienie innych rozwiązań mających na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT, uchylaniem się od płacenia VAT oraz modernizację systemu. No ale mamy tutaj cały szereg rozwiązań, jak jednolity plik kontrolny, mechanizm podzielonej płatności, STIR. No i pytanie, czy rzeczywiście po wprowadzeniu systemu faktur centralnego rejestru te instrumenty wszystkie będą potrzebne i czy w takim zakresie. Może warto zastanowić się nad tym, czy nie zdjąć z przedsiębiorców przynajmniej części tych administracyjnych obciążeń. Przecież oni mają już tego podziurki w nosie. A skrócenie terminu zwrotu do 40 dni przy takim systemie, no to brzmi jak ponury żart tak naprawdę. No. Proszę kończyć, panie pośle. Będziemy procedować tą ustawę, bo ona jest ważna z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego, zgodna z naszymi powtarzanymi od 8 lat postulatami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, Lewica. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Mój przedmówca pytał, dlaczego tak późno ten projekt trafia do Sejmu. Natomiast ja, zanim przejdę do stanowiska odnośnie samych zapisów, chciałabym skomentować fakt, że ten projekt do posłów trafił na dwa dni przed posiedzeniem. Projekt, którego materiał liczy prawie 500 stron, które będzie obsługiwał 2,5 miliarda ustrukturyzowanych faktur, które oddziałuje na 2 miliony podatników VAT czynnych i około 755 tysięcy podatników zwolnionych, na 16 izb administracji, na 400 urzędów skarbowych, na 16 urzędów celno-skarbowych wraz z 45 delegaturami oraz 143 oddziałami celnymi, na 117 tysięcy członków korpusu służby cywilnej. Projekt, do którego zostało złożonych blisko 400 poprawek, uwag. Jest to kolejny projekt, który jest składany w takim trybie, w takim czasie, który uniemożliwia poważne przeczytanie go i ustosunkowanie się, skonsultowanie posłom i posłankom. Nie wiem, czy to wynika z bałaganiarstwa, czy to wynika z niechlujstwa, czy to jest jakaś złośliwość. No, patrząc na ławy PiS, w których siedzi jeden poseł sprawozdawca, no może raczej świadczy o tym, o lekceważeniu tej Izby i jej odpowiedzialności za tworzone prawo. Jeśli chodzi o sam projekt, ustawa przewiduje wprowadzenie obligatoryjnego krajowego systemu e-faktur, który nie budzi zasadniczo zastrzeżeń, jest wręcz pożądany i popierany przez klub parlamentarny Lewica, podobnie jak elektronizacja wiążących informacji skarbowej, taryfowej, stawkowej, celnej. Celem ustawy jest wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi tych informacji za pomocą dedykowanego systemu informatycznego, czyli zakłada pełną elektronizację, nowoczesne technologie, kanały komunikacji.
Zakłada projekt także dostęp do danych ministra finansów objętych tajemnicą skarbową w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w przypadku realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To także nie budzi zastrzeżeń. Zakłada rekompensatę za pracę w godzinach nadliczbowych dla korpusu służby cywilnej. Klub parlamentarny Lewica złożył własny projekt ustawy dotyczący tej kwestii. Nasz projekt zakłada rekompensatę finansową na poziomie 150% płacy w godzinach pracy. Tutaj ten projekt zakłada 100% tej płacy, ale sama kwestia powinna być oczywiście załatwiona. I wreszcie jest tutaj kwestia zmiany limitu środków funduszu nabycia sprawdzającego do realizacji przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Tak jak powiedziałam, złożono prawie 400 uwag i poprawek. Rzeczywiście jest ta ustawa konsultowana. Większość poprawek została przyjęta bądź uwzględniona częściowo. Projektodawca sam przewiduje, że podatnicy poniosą pewne koszty wprowadzania obowiązkowego KSeF, związanych głównie z koniecznością dostosowania systemów księgowych. Jest mowa o planowanych środkach złagodzenia tych kosztów związanych z tym właśnie przechodzeniem podatników na e-fakturowanie, ale nie ma tu przewidzianych, przynajmniej w uzasadnieniu, finansowych rekompensat tych kosztów. Jedynie są wymienione późniejsze korzyści czy oszczędności dla firm już po wprowadzeniu tego e-fakturowania. Zatem Klub Parlamentarny Lewica popiera wnioski do tej ustawy, które proponuje, tak jak Krajowa Izba Doradców Podatkowych, wprowadzenie ulgi podatkowej na wdrożenie systemu, czy też wniosek pracodawców RP, który proponuje poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych dla potrzeb ulgi badawczo-rozwojowej w ustawie o CITPIT o koszty właśnie związane z wdrażaniem systemu KSeF. Pan minister w swoim wystąpieniu wspomniał o jakiejś rekompensacie. Prosiłabym o uściślenie tego finansowej, jeżeli taka się pojawiła w międzyczasie. Klub Parlamentarny Lewica będzie procedował ten projekt na posiedzeniach Komisji Finansów. Dziękuję. Jesteśmy za tym, żeby przeszedł do drugiego czytania. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Pani marszałek, panie i panowie posłowie, wdrożenie systemu e-faktur obejmie około 2 milionów podmiotów gospodarczych, takie osobowe działalności gospodarcze, jak i też duże struktury gospodarcze, duże firmy. Wprowadzenie tego systemu wynika z decyzji unijnych. Stąd będzie funkcjonować w całej Unii Europejskiej. Warto także tu w tym momencie powiedzieć, że według OECD Polska wraz z Włochami, Francją i Hiszpanią mają najbardziej skomplikowany system podatkowy wśród krajów europejskich i może dobrze, że Polska, Włochy zaczęły wdrażać ten system wcześniej, a więc jeszcze przed okresem obowiązującym, będzie można zdobyć pewne doświadczenia, bo system wymaga określonej wiedzy, przygotowania, określonego szkolenia także. Docelowo wdrażanie tego systemu związane z nowymi technologiami, z nowymi rozwiązaniami ograniczy skalę oszustw związanych z VAT, czy uchylania się od podatku VAT-owskiego, bo wszystko będzie się odbywało w czasie rzeczywistym. W wyniku uwag zgłoszonych w ramach konsultacji z e-fakturowania wyłączone zostają faktury papierowe wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. To jest faktury konsumenckie. System e-faktur pozwoli na unowocześnienie, usprawnienie całego procesu fakturowych, obiegu dokumentów, tych, których są
wykorzystane w systemie finansowo-księgowym. Zaletą fakturowania będzie szybszy zwrot VAT, z tym, że skrócenie VAT-u z 60 do 40 dni wydaje się zbyt małe. No, chociaż o połowę, do 30 dni, a może nawet krócej. Bo to, co powiedziałem wcześniej, że cały obieg będzie w czasie rzeczywistym. Także ważne jest to, że podatnicy nie będą musieli wystawiać faktur czy duplikatów przy zagubieniu, gdyż zawsze w systemie elektronicznym one nie ulegają zniszczeniu i zawsze są możliwe do odtworzenia. Jeśli chodzi o obowiązki podatkowe, one powinny zostać znacznie uproszczone dla płatników. Wreszcie faktury będą archiwizowane w okresie krótszym, pomimo że są w formie elektronicznej. Myślę, że ten system wchodzi w życie z pewnym opóźnieniem. To wynika także z pewnych decyzji na szczeblu unijnym, ale także z tych przyczyn, o których mówił pan poseł Janusz Cichoń. Wreszcie warto wziąć pod uwagę, że ten system to system związany z unowocześnieniem funkcjonowania gospodarki, unowocześnieniem, które będzie przyniosło się określone korzyści czasowe dla pracowników, ale wymaga odpowiedniego przygotowania wszystkich służb, które się tym będą zajmować. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo. To jest poważny projekt, za który trzeba podziękować Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawiony w sposób absolutnie niepoważny, bo na dwa dni przed posiedzeniem Sejmu, a to jest bardzo obszerny projekt. Można powiedzieć, że projekt jest oczywiście zły, ale nieważne, czy on jest dobry czy zły, tylko czy będzie lepiej niż jest teraz, czy gorzej niż jest teraz. Trudno to ocenić i rozumiem, że od tego będą narady w Komisji Finansów Publicznych. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty. Pierwsze to jest to, że najważniejsze, żeby jak najmniej było zmian. Nie można zmieniać co chwila przepisów finansowych. Przepisy finansowe powinny być zmieniane raz na 50 lat, raz na 40 lat, nie częściej. Zmiana przepisów finansowych co chwila powoduje, że człowiek ma iść przez las, w którym drzewa się ruszają i chodzą na wszystkie strony. To nie jest ułatwienie, to jest utrudnienie. I druga sprawa, jesteście państwo w Sejmie i wam się myli ministerstwo z Sejmem. Ministerstwo jest oczywiście od tego, żeby dbać o interes państwa, o budżet państwa. A my posłowie mamy dbać o interes obywateli, a nie o interes państwa. My mamy kontrolować was, żeby państwo nie szkodziło obywatelom, tylko pomagało. Także to, że ściągniecie więcej pieniędzy obywatelom, to specjalnie nas nie podnieca. To my musimy się martwić, że obywatele będą mieli o te 2 miliardy mniej. Czy to jest dobre, czy złe, to zależy, ale to trzeba każdorazowo oceniać. A wy uważacie, że jak ściągniecie więcej pieniędzy, to jest na pewno dobrze. Otóż to nie jest prawda. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Tak jest. Ten system talmudyzmu biurokratycznego nie staje się lepszy od podniesienia go na wyższy poziom cyfryzacji. I szanowni państwo, generalna kwestia tutaj taka. Czy państwo jest od ścigania przestępców, złodziei? Tak. Do tego powinno służyć, czy też dla ułatwienia sobie roboty wszystkich nominuje na przestępców i złodziei, buduje gąszcz przepisów, w których każdy prędzej czy później wpadnie w jakąś pułapkę, i wtedy Krajowa Administracja Skarbowa, urzędy, sądy, prokuratury mogą się wykazać. My w
Konfederacji jesteśmy zwolennikami tej pierwszej opcji. Są ludzie uczciwi, na szczęście w większości, są złodzieje i skupmy energię państwa na ich ściganiu. Natomiast nie ustalajmy zasad, które każdego Polaka czynią potencjalnym przestępcą. I szanowni państwo, czy naprawdę wszystko musi być na gwizdnięcie Wielkiego Brata? Czy każda transakcja handlowa ma być online znana państwu, panu ministrowi? Moim zdaniem to przekracza granice tajemnicy handlowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. I jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Padły z tej mównicy na szczęście wezwania do uproszczenia tego systemu. I ja zadaję państwu pytanie, czy w ferworze implementacji norm eurokołchozowych, bo to jest kolejna ustawa o pasłach, która jest po prostu wytnij, wklej tłumaczeniem z eurokołchozowego na nasze tego, czego tam Rada Komisarzy Ludowych brukselska sobie życzy, czy w ferworze tej walki o uczynienie z Polski landu eurokołchozowego macie jakiś plan upraszczania? Czy z tych wszystkich genialnych wynalazków sprowadzających się w praktyce codziennej do tego, że poddaliście cyfryzacji każdą budkę zieleniaka i teraz każdy Polak, handlowiec próbujący związać koniec z końcem musi być podłączony do tego systemu. Kasy fiskalne, prawda, do sprzedaży szczypiorku na krawężniku. Czy macie plan upraszczania tego? Czy macie plan wyprowadzania Polaków z tej egipskiej eurokołchozowej niewoli biurokratyzmu talmudycznego? Dziękuję bardzo. Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Nie ma pana posła. Pan poseł Jan Szopiński. Nie ma. Pan poseł Mirosław Suchoń. Nie ma. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, nie ulega wątpliwości, że największe zalety krajowego systemu e-faktur dostrzegane są przede wszystkim z perspektywy organów państwa. Zmiany powinny przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego, jak również przynajmniej w teorii rozwiązanie to powinno zmniejszyć liczbę wyłudzeń VAT-u, ale trzeba wziąć pod uwagę, że po drugiej stronie systemu stoją przedsiębiorcy. Mowa głównie o mikro i małych firmach, dla których podstawę działania stanowią wciąż papierowe faktury, a ich jest najwięcej. Dla nich zmiana ta niewątpliwie będzie wiązała się z kosztami. Kolejna sprawa to system oferowany przez ministerstwo. W momencie wejścia ustawy pewne jest, że jego obciążenie wzrośnie w sposób znaczący. Co w przypadku, gdy system przestanie działać, ulegnie awarii lub jego przeciążenia będą tak duże, że nie będzie w stanie obsłużyć potrzebnego zapotrzebowania? Sikielski, Koalicja Polska. Szanowni państwo, zastąpienie dotychczasowego modelu obiegu faktur przez tak zwane faktury to dla wielu organizacji będzie spore wyzwanie i znaczące koszty. Ważnym aspektem będzie również odpowiednie przeszkolenie pracowników działów księgowości, działów handlowych zajmujących się wystawianiem faktur VAT-owskich, o czym już wspominałem. W opinii ekspertów takie dostosowania mogą potrwać kilka miesięcy, stąd potrzebna jest odpowiednia polityka informacyjna, transparentna komunikacja z resortu finansów, aby zachęcić organizacje do szybszego dołączenia do nowego systemu. Jakie działania w tym zakresie podejmą służby Ministerstwa Finansów, aby przyspieszyć i w sposób poprawny, skuteczny wdrożyć system? I drugie pytanie, jak to się ma w stosunku do rolników, którzy funkcjonują w systemie VAT-owskim, trochę w innym zakresie, ale są objęci podatkiem VAT-owskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska.
Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Pan poseł Janusz Cichoń wskazał, jakie mankamenty i w jaki sposób do przygotowanego projektu dotyczącego elektronicznego rejestru faktur Państwo podchodziliście i jakie w tym zakresie, jak mówiliśmy, że jest to narzędzie przygotowane przez pana ministra Cichonia razem ze współpracownikami. I przygotowanie aplikacji krytycznych dawałoby szansę na likwidację luki podatkowej, luki VAT-owskiej. A zatem dlaczego tak wolno? Państwo pracowali nad tym i ta ocena dotycząca strat, którą przeprowadził pan poseł Cichoń, pan przewodniczący, pokazuje, że państwo tym się nie zajmowali. I ostatnia rzecz. Skoro jesteśmy na ostatnim etapie rejestru faktur, to ja się chciałam zapytać, czy w związku z tym państwo pochylicie się nad rozwiązaniem, aby zwrot VAT-u, to jest ważne dla wszystkich przedsiębiorców, był szybszy, nie 40, nie tak jak pisze w ustawie, nie 25 dni, ale krótko. Skoro elektronizujemy system, to przedsiębiorcy mają dostawać zwrot VAT-u odwrotnie. To by było najlepsze rozwiązanie. Takie rzeczy będziemy postulować. Dziękuję. Bardzo. Pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, ten etap e-fakturowania to kolejny skok w zakresie unowocześnienia polskiego systemu podatkowego, kolejny skok cywilizacyjny w cyfryzacji instytucji skarbowych. Tutaj ze strony opozycji, Panie Ministrze, pada zarzut, że według obietnic pana ministra Skiby ten system można było wcześniej wprowadzić. To chciałem zapytać, jakie obiektywne przesłanki powodowały, że to później trochę nastąpiło. Chociażby to, że dyrektywy w tym zakresie pojawiły się dopiero w 2021 roku. Ale pan dyrektor, szef Krajowej Administracji Skarbowej powiedział, że to będzie kosztowało aparat skarbowy około 23 miliony złotych w pierwszych trzech latach. I ja kieruję pytanie, czy po stronie podatników też prognozowane są jakieś wydatki, czy też administracja skarbowa pomoże tutaj podatnikom w zakresie wprowadzenia systemu e-faktur. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. PiS traci władzę. Co więcej, PiS wie, że traci władzę. Bo przecież to się rzuca w oczy. Jakby to powiedzieć, cytując, przez ostatnie 8 lat w Ministerstwie Finansów nie było ani jednej osoby, która wzięłaby i otworzyła szufladę pełną dokumentów, projektów ustaw, którą zostawił dla was minister Cichoń, który przed chwilą tutaj przemawiał. To wszystko 8 lat temu było gotowe. Teraz, jak tracicie władzę, przynosicie ten projekt ustawy i co więcej jeszcze, dajecie mu 2 lata vacatio legis. Te przepisy wejdą za 2 lata. Dlaczego przez te 8 ostatnich lat nie zrobiliście absolutnie nic w sprawie VAT-u, poza podniesieniem kary więzienia do 25 lat. Te wzrosty, bo przestraszyliście polskich podatników. A ja chciałem się zapytać pana ministra, bo pana kariera bardzo długo przebiegała w administracji skarbowej w Lubuskiem, blisko granicy niemieckiej. Ale proszę kończyć. Dlaczego, pani marszałek, jeśli pani pozwoli, bo to bardzo, dobrze, bardzo ciekawe. Ja wiem, że będę miał na Komisji Finansów Publicznych okazję zadawać pytanie, ale to jest ciekawe. Pan, który spędził dużo lat w Lubuskiem, który zna ten problem, wie, że bardzo dużo polskich przedsiębiorców lokuje swoje przedsiębiorstwa w Niemczech. Nie po to, żeby manipulować VAT-em, tylko z tego powodu, że tak jak tu już dzisiaj było powiedziane, tam drzewa w lesie się nie przesuwają, tam prawo podatkowe jest stabilne. Wielu polskich przedsiębiorców zakłada swoje firmy gdzie indziej, bo ma stabilne. I pan w takiej sytuacji, w tej ustawie zostawia wyjątek w postaci podmiotów, które mają swoją siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej? Dziwne. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Bardzo proszę, ostatnie pytanie, pan poseł Janusz Cichoń, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Po pierwsze chcę zapytać, kiedy wystąpiliśmy o derogację w tej sprawie i czy Komisja Europejska ograniczyła w jakiś sposób zakres projektu w momencie, kiedy występowaliśmy o tą derogację. A na koniec jeszcze kuriozum, czyli wrzutka, którą znajdujemy w tej ustawie. To jest w ustawie o nowelizacji VAT-u wrzutka dopuszczająca fakultatywnie, zamiast odebrania równoważnego czasu wolnego, możliwość wypłacenia wynagrodzenia. Na pół roku przed końcem waszych rządów, ale tak naprawdę na pół roku przed wyborami, decydował będzie dyrektor Urzędu Skarbowego w formule komu na, komu nie. No, da swoim, pewnie tym, którzy zagłosują na PiS. I retoryczne pytanie wobec tego, czy to taki ukłon przedwyborczy, czy już korupcja polityczna. Dziękuję bardzo i bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana ministra Bartosza Zbara-Szczuka. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Jeżeli chodzi o projekty z 2015 roku, to ja chciałbym podkreślić, że w latach 2015-2016 priorytetem było wdrożenie obowiązkowego jednolitego pliku kontrolnego JPK. On stał się obowiązkowy od 2016 roku. Wcześniej miał charakter dobrowolny, pliku na żądanie, tak? Czyli nie było obowiązku składania bez żądania. Skuteczność polskiej formuły raportowania dla zwalczania luki VAT potwierdził chociażby ostatni raport Komisji Europejskiej z 2022 roku. Pozwolę sobie zauważyć, że luka VAT w roku 2015 wynosiła ponad 24%, w roku 2022 4,9%. To jest spadek o 20 punktów procentowych. Wprowadzenie JPK w Polsce było wzorowane na doświadczeniach wielu państw Unii Europejskiej, m.in. Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Słowenii, Szwecji i Portugalii. W oparciu o doświadczenia innych państw uznano, że wprowadzenie JPK sprawdzi się najlepiej. Niezbędny dla zabezpieczenia systemu VAT staje się jednak szybki dostęp do informacji po stronie Krajowej Administracji Skarbowej. KSeF wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Obecnie coraz więcej państw, podobnie jak Polska, zmierza w kierunku wprowadzenia fakturowania elektronicznego. Podobne prace toczą się na poziomie Unii Europejskiej. Odpowiadając na pana pytanie dotyczące jakby wyłączenia z KSeF-u podatników zagranicznych, wyjaśniam, że wynika to z decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, bo to Komisja Europejska zadecydowała o tym, że podatnicy zagraniczni nie mogą być objęci obowiązkiem fakturowania. Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej wprowadzających e-fakturę. Poza Polską KSeF obecnie stosuje bądź pracuje nad jego wdrożeniem kilka państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Włochy, Hiszpania, Francja. Natomiast my jesteśmy drugim państwem po Włoszech, w którym system e-faktur już działa, bo on działa od 1 stycznia 2022 roku, tylko że ma charakter dobrowolny. Wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania jest możliwe na podstawie decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 czerwca 2022 roku, upoważniającej Polskę do stosowania obligatoryjnego KSeF. Polska stosunkowo wcześniej wystąpiła o pozwolenie na wprowadzenie obligatoryjnego KSeF, bo już 5 sierpnia 2021 roku. Dlaczego wprowadzamy KSeF? Mimo tego, że uszczelniliśmy VAT i luka jest poniżej 5%, dlatego że nie możemy powiedzieć, że istnieje jedno kompleksowe rozwiązanie, które rozwiąże problem szczelności podatku VAT.
Mimo wysokiej skuteczności wprowadzonych dotychczas rozwiązań dla utrzymania dobrego poziomu wykrywalności nieprawidłowości i ich przeciwdziałaniu, konieczne jest wdrażanie kolejnych rozwiązań z wykorzystaniem dostępnych technologii IT. Także państwa, które mają niską lukę VAT, tak jak Niemcy, również decydują się na wprowadzenie tego rozwiązania. Odpowiadając na pytanie, dlaczego na zwrot jest 40 dni, a nie mniej, w obligatoryjnym stosowaniu KSeF przyjęliśmy skrócenie podstawowego terminu zwrotu podatku VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni. Dotychczas zwroty w terminach skróconych dotyczyły tylko wybranych grup podatników. Termin 40 dni na zwrot VAT będzie terminem maksymalnym. Naczelnicy urzędów skarbowych w przypadku braku wątpliwości mogą dokonywać ich również przed upływem tego terminu. Dodatkowo już obecnie istnieje możliwość otrzymania zwrotów VAT w terminach krótszych, 15 lub 25 dni. Pani poseł, przed dokonaniem zwrotu jest niezbędna analiza prawidłowości tego zwrotu. W systemie KSeF nie będzie wszystkich informacji. System KSeF obejmie e-faktury, natomiast chociażby kwestia płatności to są dane, które są w systemie chociażby STIR. To też odpowiadając na pytanie, dlaczego nie rezygnujemy z innych narzędzi, takich jak chociażby STIR, a no właśnie dlatego, że nie wszystkie dane są w systemie KSeF. Odpowiadając na pytanie, jakie koszty poniosą przedsiębiorstwa w związku z wdrożeniem KSeF, to te koszty będą w dużej mierze zależały od wielkości danego przedsiębiorcy. Wyniosą one od 0 zł dla tych przedsiębiorców, którzy zechcą skorzystać z darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach modernizacji aplikacji e-mikrofirma oraz udostępnionej aplikacji KSeF. Darmowe narzędzia oferowane przez administrację powinny wyeliminować lub istotnie ograniczyć koszty przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw związane z wdrożeniem KSeF. Aktualizacja systemów księgowych u większych podatników powinna przyczynić się do optymalizacji procesów biznesowych, co również powinno przełożyć się na bardziej długofalowe korzyści u tych przedsiębiorców. Zatem oszczędności wynikające z wdrożenia mogą znacznie zniwelować jego koszty w dłuższej perspektywie. Odpowiadając na pytanie, co na wypadek awarii systemu, w takim przypadku faktury będą wystawiane offline, a przesyłane do systemu w momencie, kiedy awaria zostanie usunięta. I jest to określone w przepisach. Odpowiadając na pytanie, ile firm korzysta z KSeF i go testuje. Na chwilę obecną uwierzytelniej na środowisku testowym jest prawie 5 milionów. Ilość faktur na środowiskach testowych 64,5 miliona. Uwierzytelniej na środowisku produkcyjnym ponad 300 tysięcy. Ilość faktur na środowisku produkcyjnym prawie 45 tysięcy. Ilość podatników, którzy wystawili co najmniej jedną fakturę, 717. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Pani marszałek, Wysoka Izbo, wydaje mi się, że wyczerpałem. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, jeżeli na któreś nie odpowiedziałem, odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku 3242 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.